Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy temat jest bardzo nietypowy, dlatego że dopadła mnie niestety Fata Morgana. Otóż, co się wydarzyło? Zaczął mi stukać któryś wtrysk. Ja rozumiem, słuchajcie, że komuś może zacząć się coś tam dziać, ale kurczę mi, no mi, wiecie co, to już jest normalnie żenada. No ale cóż, zdarzyło się, no i teraz pasuje się tym z wami podzielić. Otóż, będę chciał wam pokazać całą procedurę, co robię, w jaki sposób próbuję namierzyć taką sytuację, co do tego będę wykorzystywał. O tym oczywiście za chwilkę. W każdym bądź razie wiecie już, że wtrysk mi zaczął stukać. Chcę podziękować przed filmem oczywiście za wszystkie miłe komentarze, za zaufanie, za to kurczę, że dzielicie się ze mną również jakimiś tam informacjami, które macie, i bardzo mam dużą prośbę. Jeżeli zdarzy się wam sytuacja tego typu, że wam udzielam jakiś tam porad, coś tam sprawdzaliście, czy coś zrobiliście, proszę was, piszcie to w komentarzach, dlatego że ja nie wiem, czy wy robicie to tydzień, czy wy robicie to miesiąc. Potem czasem jest taka sytuacja, że ktoś po miesiącu się do mnie odzywa i pisze, czy stara się napisać, zrobiłem to i to, albo i tak dalej, a tak to ja mówię, muszę się na bieżąco wtedy aktualizować i co to był za temat i tak dalej, i tak dalej. Także to takie małe sprostowanie. Dobra, przechodzimy do sedna. Co do tego ja będę wykorzystywał i od czego będę zaczynał? Generalnie rzecz jest jaka? Stukający wtrysk, kiedy zaczyna się u mnie objawiać? Sytuacja jest tego typu, że zdarzyło się to podczas jazdy na gorącym silniku. Efekt stukania nie słychać na silniku zimnym, słychać tylko i wyłącznie na silniku już gorącym. Bardzo często mi się pojawiło to na tej trasie po opuszczeniu pedału gazu, jak dojeżdżałem do ronda skrzyżowania, czy zjeżdżałem z jakiegoś pochylenia. W ten czas słychać było bardzo duże i mocne właśnie stukanie. Jeżeli będziecie słyszeli jakiś szum delikatny, to wierzcie mi, to nie jest moja wina, tylko wiatru. Także miejcie do niego pretensje, że akurat w tym momencie wieje. W każdym bądź razie do tego testu w pierwszej kolejności użyjemy mojego urządzenia, które tutaj widzicie. Od czego ja zaczynam? No oczywiście wiadomo, że wy możecie zacząć od innej kwestii. Ja zaczynam od tego, że będę wpinał się w każdy jeden wtrysk. Już powypinałem sobie kostki. Tak jak widzicie, kostki zostały tu wypięte. Co by było łatwiej i szybciej. Dlaczego? Dlaczego wypinam kostki? Dlaczego nie namierzam inaczej? Dlatego, że może się zdarzyć sytuacja tego typu, że któraś z cewek po prostu odbiegła, jeśli chodzi o kwestie indukcyjności, bo są to wtryski indukcyjne, elektromagnetyczne, a wiadomo, że nasz sterownik, czyli nasz komputer silnika, on wie, jakie ma cewki wysterować, jakie są zapisane wartości według tego, co mu ktoś kiedyś gdzieś tam wrzucił. Natomiast on nie wie, jaką wartość taka cewka może uzyskać, jaką może przyjąć, i może się zdarzyć sytuacja tego typu, że stukanie wtrysku wcale nie pochodzi z części mechanicznej, tylko i wyłącznie pochodzi z części na przykład elektroniki, a mówimy tutaj o samej cewce, dlatego że cewka znacznie odbiegła. Ale dobra, przechodzimy do sedna, dlatego że silnik jest gorący i mi zależało na tym, żeby wychwycić to na gorącym silniku. Także ja biorę się za wpinanie wtyczek. Oczywiście będę leciał po kolei z przewodami. I po podpięciu wszystkiego będziemy robili oczywiście nasze odczyty. Jeżeli nie macie czym sprawdzić indukcyjności, jest to problem. Jest to bardzo duży problem, dlatego że od tego pasuje zacząć, jeśli chodzi o kwestię sprawdzenia cewki. Bo cewka wiadomo, że oprócz samej rezystancji, ona ma również indukcyjność. A ta indukcyjność wiadomo, że już może odpłynąć, jeśli chodzi o kwestię pomiaru. Dobra, przechodzimy do setna.
Nie wiem, czy to będzie widać. Ja później będę przewinął same wtyczki tylko. Więc tak, pomiar izolacji, może teraz to będzie lepiej widać. Pomiar izolacji nas praktycznie rzecz biorąc nie interesuje, bo to nie są wtryski, kurcze, wysokiego napięcia. No nic, w każdym razie jakoś damy radę, żebyście wy to widzieli. No i tak, przechodzimy do pomiaru indukcyjności. Korzystamy z tego, że układ jest gorący. Więc tak, pierwsza cewka od strony rozrządu posiada u mnie 114 mikrohenra. I jak jesteśmy od razu przy tym, to sprawdzę sobie jej oporność. Jej oporność jest około 260 po przecinku oczywiście, prawda? Czyli 0,259 ohma. Dobra, przechodzimy w takim układzie do pomiaru drugiego. I oczywiście drugiego, jeśli chodzi o kwestię drugiego garu. Troszkę mi jest niewygodnie, bo silnik mam gorący. W każdym razie jesteśmy przy drugim wtrysku i robimy sobie odczyt wtrysku drugiego wtrysku, czyli drugiej cewki. Pomiar indukcyjności mamy, no kurczę, 110 mikrohenra. Czyli troszeczkę ceweczka różni się od cewki pierwszej. No nie jest to dużo, ale może gdzieś tam w pomiarze wyjdzie dalej. W każdym razie mierzymy teraz oporność. Oporność myślę, że spokojnie możemy pozostawić. Bierzemy się w tym momencie za trzeci cylinder. Dobra, myślę, że jestem wpięty. Też w ciemno wpinam, więc kurczę, może się czasem okazać, że mi coś nie łączy. Nie, no druga ceweczka ma również 110 mikrohenra, także spokojnie. W każdym razie, jakby nie patrzeć, to jedna i druga i trzecia mieszczą się aktualnie w wartościach normalnych, więc mamy tak, trzecia cewka, rezystancja jest również bardzo dobra. I przechodzimy do pomiaru już w tym momencie na czwartym cylindrze i robimy sobie pomiar czwartego cylindra, czyli mamy tak indukcyjność 113. Nie są to cewki takie same, tak jak widzicie, są dwa cylindry, które mają po 113, jeden 114, dwa środkowe mają po 110, ale generalnie one się mieszczą w tolerancji, także tutaj już wiem, że to nie jest wina cewki. Jeśli chodzi o kwestię oporności, oporność również jest zbliżona, każda jedna. Także jeśli chodzi o kwestię oporności, zapominamy również o problemie. Nie mierzę pomiaru izolacji do obudowy, dlatego że gdyby błąd wyświetlił się jakikolwiek, to wiedziałbym, że jest coś niepokojącego, jeśli chodzi o kwestię odczytu na cewkach. Dobra. Co w tym momencie będę robił? Otóż w tym momencie chcę, żebyście to też widzieli, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Zapinam sobie swoje wtyczki ponownie. Na pewno mamy część wyeliminowaną, jeśli chodzi o kwestię pomiaru elektroniki. No i w tym momencie, na czym się skupiamy? Przechodzimy oczywiście do doktorka. Co tu mamy? Tak jak widzicie, słuchaweczki. Inaczej zwane jak? No właśnie, dokładnie tak, stetoskop. Ja uważam jedno. Każdy jeden, kto zajmuje się naprawą pojazdów, regeneracją i tak dalej, jest doktorem. I to nie jest tak, że pan doktor, który leczy w szpitalu, czy w przychodni, czy gdziekolwiek, on musiał się uczyć,
a temu, co naprawia elektronikę czy mechanikę, przyszło to z nieba. Powierzcie mi, że tak niestety nie jest. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego jest taka rozbieżność. Przecież ten leczy i ten leczy. Ten powinien zarabiać i ten. A są takie rozbieżności. Ale to tak na marginesie, bo też czasem może jakiś pan doktor słucha. W każdym bądź razie, panie doktorze, ja też jestem doktorem. Nawet jeżeli się nie zajmuję i nie praktykuję, jestem doktorem i też musiałem tą wiedzę wykuć, wyuczyć się. Nie było lekko, nie? Dobra, przechodzimy do sedna sprawy i teraz wam pokażę metodę, jaka najlepiej sprawdza się, jeśli chodzi o kwestię sprawdzenia, który ten stryskiwaczy może stukać. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często gęsto jest tak, że ktoś posiada słuchaweczki, ale niestety nie wie, co z nimi zrobić. Także idę odpalić pojazd i spotykamy się już za sekundę. No i właśnie, tak jak widzicie, udało mi się ustalić, że wtrysk ostatni, czyli ten, który się znajduje pierwszy od strony skrzyni biegów, jest wtryskiem, który dostał jakiegoś mankamentu, zrobił się w jakiś sposób problemowy. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Ja nie nasłuchuję sobie, tak jak widzicie, obudowy, bo obudowa korpusu przenosi różne śmiecie. Możemy sobie nasłuchać po części cewki, choć wierzcie mi, że ona niewiele wam wniesie. Natomiast bardzo dobrym miejscem do sprawdzenia jest rurka w tej pozycji tu. Jest to wypraktykowane przeze mnie wielokrotnie. Jeżeli robimy pomiary tutaj, mniej więcej kąty zachowujemy te same, jeśli chodzi o kwestię dostawienia naszej rurki. I z rurki paliwowej odczytacie bardzo dużo, jeśli chodzi o kwestię odsłuchu, czy coś stuka, czy nie stuka. No ja już wiem, że wyjąć będę musiał ostatni wtrysk. Trzeba będzie go rzucić na stół. Ustalić, co się mu stało i no cóż, złożyć dalej, kurczę, i cieszyć się nadal. Natomiast, że ja akurat to muszę robić, no to cholercia, wierzcie mi, że to tak nie bardzo pasuje, nie? Doktorzy też chorują, nie? To się tylko wydaje, że nie, bo się nie przyznają. Nie ma zapobiegawczo, po prostu zrobiło się coś i trzeba reanimować. Także widzicie, taką oto metodą można zdiagnozować wtrysk bez wyciągnięcia, tylko wiadomo, jeśli macie miernik do sprawdzenia,
sprawdzacie miernikiem. Jeżeli nie dysponujecie miernikiem, już troszeczkę mały mankament, bo może się okazać, że wasza ceweczka odpłynęła, choć to komputer powinien to skorygować, ale wierzcie mi, komputer koryguje takie rzeczy, bo musi. On jest tolerancyjny, ale on nie wie, że na przykład taka cewka mogła zupełnie, jeśli chodzi o kwestie indukcyjności, odpłynąć w którąkolwiek stronę w takim zakresie, że jest poza zakresem dopuszczalnym i komputer tego nie wie, a nią steruje, a wiadomo, że elektromagnes zawsze działa inaczej, w zależności od tego, jak nim wysterujemy. Także tym oto filmem dowiedzieliście się, że czeka mnie mała naprawa, że dopadło mnie coś. Także póki co, jeśli dacie łapeczkę, będę wiedział, że oglądaliście, podzieliłem się z wami wiedzą, że mnie też coś dopada od czasu do czasu, to nie jest tak, że nie. I pamiętajcie, bawcie się w doktorka, nie dajcie się, nie poddawajcie się. Kasa musi być, no musi być oczywiście, bo jak wy naprawiacie komuś, to musicie za to kasę brać. Mi nikt nie zapłaci, bo to jest moje. Póki co, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, na razie, hej.